Pis uśmiech. Chyba słuchasz Piotra Rubika. Nie wiem, nie kojarzę. Mogę mieć coś. Coś mi się obiło o uszy. Zaraz. Zaraz piszemy Rubik. Kamil, już wszystko okej. Mam litanie do Kaździutkiego, czegoś tam i będzie miło. Kaździutek można sobie puścić takiego. Miło, Szakal. Przejeżdżasz całą 41, czy gdzieś wjeżdżasz? Patmal 89. Pozdrowienia z Bydgoszczy. Paglow. Przerąbany marsz. Dużo tu małoletnich siedzi. Nie dopuszcza bez wstydu. Nie szuka... Pawłow, co to znaczy mam przerąbane... Piorun Drucker. Te miasteczka WSA jak te Dillon Maja to coś w sobie. Ja bardzo lubię małoletnich. Mam przerąbane, tylko jestem błogosławiony, że mam tylu małoletnich. Komuś ktoś ma problem z moimi małoletnimi przyjaciółmi. A ty z Bydgoszczy, Patmal, uważaj, bo tutaj mamy i bydgoszczaków, i toruniaków, i czasami rzucają siebie pomidorami nawzajem, wymyślając się od krzyżaków i innych tych. Ahoj, marynarzu. Chyba tu musimy skręcić. Wiktor. Ahoj, Trump. Przejeżdżałem przez ten kanion, nie w tym najładniejszym miejscu, ale jakieś fotki na forum pewnie są, chyba że to w tej części podnosi też.
ta szklana kładka. Pozostanę jedynie na stwierdzeniu w miarę chłodnym, że dzieło świętego Jana, jego Ewangelia, Apokalipsa i listy są mi najbliższe z ksiąg Nowego Testamentu. Ta przypomina poniekąd jedną z form muzycznych, rondo instrumentalne, którym melodia tyma całkowicie paraliżowała mój zamiar i skłaniała mnie do wygodnego odkładania tej pracy, a w takich właśnie niby nieobowiązujących mnie prób, a przebieg tej wstępnej pracy nad przykładem śmiało więc można powiedzieć, że czasownik hebrajski jest bezczasowy. Światopogląd Hebrajczyków jest teocentryczny. Jahwe nie był i nie będzie. Jahwe jest. Jest, który jest. Ponieważ całe duchowe życie Izraelity sprowadzało się do życia dla Boga jako dawcy, a zarazem poręczyciela obietnicy danej w przeszłości, ale nieustannie urzeczywistnianej, obietnica nie była dana. Obietnica jest dana. Izrael całą swoją historię, całą swoją przeszłość przeżywał jako żywą teraźniejszość, której był naocznym świadkiem. Ale nie tylko przeszłość. Tak zwane perfectum propheticum, z
wskazuje, że Izraelici także przyszłe zdarzenia mogli przeżywać w teraźniejszości, nie tracąc przy tym jasnej świadomości, że chodzi o przyszłość. Tym sposobem przeszłość i przyszłość przeżywali jako teraźniejszość, którą identyfikowali z obecnością, atrybutem wiecznego Boga. Lud Izraela pisał i mówił był, ale to był przeżywał w swojej świadomości jako jest. Wałęsa czy Piłsudski, wielu innych sławnych ludzi, także Pierut i Jaskiernia oraz ci, co są z podziemia, to wąsacze, moi mili, co się w wąsach urodzili. Wąsa mama, wąsa.
Przepraszam.